Hej, hej, z tej strony redaktor i witam was w kolejnym odcinku zbudowania. Jak widzicie, odcinek pojawił się w środę, a dlaczego, to już wam tłumaczę. Od dzisiaj postanowiłem, że będą się pojawiać odcinki w dwa terminy. Będzie to, a jak zawsze, sobota i nowość środa. Będą to odcinki różne. Zazwyczaj będę się starał w środę umieszczać, zwłaszcza poradniki, a w soboty jakieś inne. Czy to minigierki, party, czy budowlańców. Coś innego niż poradniki. Pamiętajcie, środy, soboty, godzina 15, są odcinki. Ale co, teraz przejdźmy do naszej budowy. Jak widzicie, budujemy mały, skromny, dość prosty do zbudowania oraz startowy domek. Będzie on wykonany z budowli, z produktów, które na pewno każdy z was będzie mógł znaleźć na początku swojej rozgrywki. Nie jest on trudny do zbudowania, jak widzicie. Stawiamy drewniane bale, co trzy kratki, a resztę wypełniamy od dołu warstwą kobla, na to schodek postawiony normalnie, a drugi odwrócony. Między tymi stawiamy, tak jak widzicie na ekranie, stawiamy trapdory i jest to nasza imitacja okien, bo jak wiemy, nieraz naprawdę ciężko znaleźć piasek i potem to przepalanie. Jak wiecie, na początku jest to nieco uciążliwie. Teraz, jak widzicie, będziemy konstruować nasz dach. Jest on również wykonany z dość przystępnych materiałów. Są to świerkowe schodki oraz półpłytki. Nie mówię, że to muszą być idealnie ten rodzaj drewna. Może być to dębowe, czy choćby nawet jakiś inny kolor drewna, jeżeli macie takowy w skrzyni. Ja tu po prostu dałem świerkowy, bo bardzo lubię to drewno. Bardzo ładny kolor ma, podoba mi się. Więc czemu bym nie mógł tutaj tego wykorzystać? Jak widzicie, dach jest naprawdę dość prosty. Półpłytki, schodki. Dość prosty system. Tutaj tworzymy taki mniejszy daszek. Nie będzie on taki, że co pół kratki jest on wyżej, będzie jedna kratka, potem pół kratki wyżej dwie i potem znowu pół kratki wyżej dwie. Jest to też dość prosty dach do zbudowania. Jeżeli będziecie robić tak jak tutaj na filmie, to z pewnością powinniście to fajnie wybudować. Teraz zrobimy drzwi, tak w każdym domku, i teraz taki mniejszy daszek, który również spełnia swoją funkcję, a wygląda coś niestandardowo. Jak widzicie, są to trapdory, przez które przechodzi światło, a jednocześnie nie pada deszcz. Teraz zajmiemy się naszym strychem, o ile tak to można nazwać. Nie chciałem tutaj dać kobla, tylko postanowiłem dać tutaj trapdory, ponieważ fajnie to imituje ścianę. Jednocześnie wpada przez to światło do naszego domu, więc będziemy mieli taką naturalne oświetlenie, jakby to można było nazwać. Jak widzicie, teraz zajmiemy się naszym wnętrzem domu. Tworzymy bale, żeby to naprawdę wyglądało na taki dość prosty, do zbudowania i taki nieco ubogi domek. Bo myślę, że o to nam właśnie chodziło. I standardowo musiał nam przerwać deszcz w naszej budowie, ale już się go pozbyłem. Super. Tworzymy takie małe okno, jednak zostanie ono zniszczone. Dokładnie. Przejdźmy do naszego wyposażenia naszego domu. Jak widzicie, tworzymy teraz podłogę. Może być to drewniana podłoga. Ja wybierałem dębowe deski. Mogą być to inne deski, choćby nawet świerkowe czy akacjowe. Ale mogą być to także inne produkty, choćby nawet kobel, czy co tam innego macie pod ręką, wiecie. I teraz udekorowałem nasz domek w środku, jednakże nie mówię wam, że wy również musicie tak to zrobić. Możecie to urządzić wedle swojego gustu i wedle tego, co aktualnie posiadacie. Myślę, że dałem tutaj takie dość standardowe, podstawowe rzeczy. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie dał jakichś doniczek z kwiatkami. Piecyk oczywiście, zrobimy tutaj taką rurę. Ma to imitować komin, wiecie.
Teraz jakiś aneks kuchenny, będzie on naprawdę mały. Bo nie wiedziałem co tutaj dać, a pomyślałem, że taka mała kuchnia może być całkiem okej. Kolejna doliczka, jak widzicie, będzie ona tutaj na tej szafce koło skrzyni. Dywanik jakiś brązowy, bo fajnie to wygląda. Tak, dość podstawowo chyba. No, zrobimy jakiś fotel, biblioteczki damy. Ale tak jak mówiłem, nie musicie tego co do kratki odwzorowywać, bo wiem, że biblioteczki ciężko jest zdobyć na samym początku. Ja po prostu dam, bo wyglądał według mnie ten domek trochę pusto. Teraz on naprawdę wygląda bardzo fajnie. Jest on, myślę, że dość fajnie udekorowany. Nie ma tam, z tego co widzę, pustych przestrzeni i naprawdę fajnie to wygląda. Możecie tam dodać więcej skrzyń czy piecyków. To już naprawdę zależy od was. Teraz zajmiemy się naszym podwórzem. Zrobimy ścieżkę z kobla oraz ze żwiru i jakieś półpłytki zejście na dół. I to już było chyba by na tyle, ale zanim zakończę ten odcinek, chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście weszli w linki podane w opisie, jest to grupka oraz fanpage. No i ja będę chyba kończył, także widzimy się w sobotę. Trzymajcie się, cześć!